No nie, no pani Dorota, pan Michał i pan Wadza. Nie mogłem z kimś, z kim mam szansę zagrać. Ojej. Ojej. O! Ale no, no. Tam go jeszcze nie pójdzie teraz pójść. Mogę na pięć jeszcze. Przeciwnik gra wściekle szybko. Jak ja mam z nim grać, jak on gra tak wściekle szybko? No, witam panie Sigi. Już pan nie zdąży do turnieju, bo trzecia runda. Pan nie zdąży, no spróbuję tego wziąć. Ale co dalej? Z panem Bazylem gram, pani Weroniko, w tej chwili. Nie widzi pani? Z panem Bazylem gram. Kawał gracza. Rok temu wygrał turniej. Wielki turniej. Wymienię, no co? Stolicy Unii Europejskiej. Międzynarodowy wielki turniej. O. A komu pani Weroniko kibicuje? Się nazywa motyw geometryczny dla gońca. Teraz mogę powiedzieć, że to goniec G5 było niedobre. Nikt tak nie gra. Nie wiedziałem, dlaczego nikt nie gra. Musiałem stracić trochę czasu na przemyślenie. Naleję sobie herbatę. Pani Weronika, jak pani chce, może pani po turnieju ze mną zagrać. Ja gram. Przeciwnik zasnął. O, nie zasnął. To trzeba zbić tu, zbić tu. I teraz nie wiadomo, czym bić. A zbijmy se tu. Bardzo to miło, pani Weroniko. Bo tu jest takich, jak przyjdzie pan Sebastian, na szczęście go nie ma, to on zawsze kibicuje przeciwko mnie. Taki niedobry człowiek. Wieżę połączyłem, obroniłem wieżę. Musi się coś wymienić. O! Mam przewagę pary gońców.
Gdzie ja tym koniem poszedłem? Tu. Obronię piona. Technicznie dla konika. I tu mata chcę wkropić. Mam przewagę pary gońców. To się nazywa para gońców jest przewagą. Tu kontrolowane. Unieruchomię konisia. Oj, dziękuję panu Bazylowi. Królewsko-indyjska to jest mój ulubiony debiut, pani Weroniko.